Witaj. W tym module zajmujemy się częściami zamiennymi maszyn i urządzeń elektrycznych. Przyjrzyjmy się więc sprzęgłom i rozdzielnicom. Sprzęgło jest elementem układu napędowego maszyn służącym do łączenia wałów i przekazywania momentu obrotowego z wału napędzającego na wał napędowy. Jeżeli możemy zapewnić współosiowe położenie wału napędzającego i napędzanego, to wtedy stosujemy sprzęgła sztywne. Jeżeli nie możemy zapewnić współosiowości wałów, to stosujemy sprzęgła samonastawne. Niekiedy podczas pracy urządzeń, szczególnie podczas ich uruchamiania, następuje znaczny wzrost momentu obrotowego, co może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmów. Podobny przypadek może nastąpić podczas zablokowania mechanizmu, np. w wyniku uszkodzenia koła zębatego, wykruszenia zęba. W pierwszym przypadku stosujemy sprzęgła podatne, a w drugim sprzęgła bezpieczeństwa. Rozdzielnica jest urządzeniem energoelektrycznym przeznaczonym do rozdziału energii elektrycznej. Rozdzielnice niskiego napięcia do 1000 V są zestawami aparatów elektrycznych wraz z współpracującym wyposażeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczającym i regulacyjnym. Pod względem budowy rozdzielnice dzielimy na otwarte, czołowo osłonięte, osłonięte, szafowe, pulpity sterownicze, skrzynkowe, wieloskrzynkowe oraz systemy przewodów szynowych. Ciekawe, prawda? Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z pozostałymi elementami modułu.